Co zrobiłem? Nagrywamy jeszcze raz. Ponieważ Zaku robi szybciej niż myśli i niż powinien i usunął film. Dokładnie. Usunąłem film. Znaczy było wszystko już zmontowane, gotowe do wrzucenia i po prostu wyczyściłem pliki jak zawsze, ale się okazało, że nie zrenderowałem filmu, dlatego rozgrywkę nagrywamy jeszcze raz. Dlatego w co będziemy grać? W Szento. Dokładnie. I to jest gra od wydawnictwa Lucrum Games, którą oczywiście otrzymaliśmy od Lucrumów, żeby pokazać Wam rozgrywkę. I co tutaj będziemy robić? Będziemy robić sushi, będziemy serwować piękne sushi i będziemy za to zdobywać wasabi i punkty zwycięstwa. Oczywiście jak gra działa, to dowiecie się w trakcie tego filmu. Wydaje mi się, że pudełko już może wyjechać albo gdzieś tutaj obok, żeby nie przeszkadzało, tak? No i oczywiście jak widzicie tutaj od góry, to mamy bambusową matę. Im jest więcej graczy, tym jest ona tutaj większa. Na tej macie, to już zepsułem oczywiście, znajdują się specjalne karty akcji, którymi będziemy robić fajne rzeczy. No i znajduje się cały rynek tutaj naszych składników, ponieważ to właśnie składniki w naszej aktywacji, w naszej rundzie będziemy umieszczać na macie, żeby zrobić jakieś piękne danie. Znaczy, żeby zrobić danie z sushi, a jak ułożymy płytki w dobrej kolejności, tak jak pokazują nam nasze właśnie karty zadań, no to wtedy będzie pięknie zaserwowane danie i będzie tym lepiej. I będziemy zdobywać wasabi, ponieważ chrzań to oczywiście tyczy się chrzanu, czyli wasabi, tak? Japońskiego chrzanu. No. Kosteczki wasabi to są punkty, ale czasami będziemy je wydawać, żeby coś fajnego innego odpalać, nie? No i w pierwszym tym filmie, który nagraliśmy, tak, możesz się pochwalić, kto wygrał? Ja wygrałam. Mhm. I to naprawdę znaczącą ilością punktów. Czy ja wygrałem w ogóle kiedykolwiek z Tomoto? No właśnie. Także obawiam się, że to będzie dziś. Stwierdzili, aha, tak, bo to los zawsze chce, tak, żebym ja wygrywał. Nie, ostatnio nie. I ostatnio też w filmie powiedzieliśmy coś takiego, że możemy wasabi, że zamienić to też, dodać tutaj element zręcznościowy, nie? Żeby wasabi pałeczkami sobie wkładać do misek. Tak, a jak jak spadnie, to nie mamy punktów. A jak nam spadnie, no to nie mamy wasabi, nie mamy punktów. Może coś tam będziemy pałeczkami robić, ale oczywiście, że nie będziemy tutaj dokładać jakichś dodatkowych zasad, nie? Żeby nie było trudniej. I teraz tak, musimy na sam początek gry dobrać sobie jakieś pewne karty zadań, także dobieramy sobie... chcesz losować? Tasować? Nie. Nie? Nie. Dla kogo pierwsza karta? Może być dla ciebie. Dobra, bo przetasuję, żeby później nie było, kto jakieś zadanie miał. No właśnie. Mamy po jednej dwójce, czyli na dwójkach znajdują się dania, które trzeba zrobić z dwóch składników, z dwóch płytek, na trójce z trzech. Na czwórce z czterech, ale nie mamy piątek, tak? Ponieważ są jeszcze piątki. Także mamy dwójkę, trójkę, czwórkę. No i tak właśnie zaczynamy. I każda runda rozpoczyna się najpierw od wybrania jakiejś płytki i wrzucenia jej na naszą bambusową matę. Tutaj mamy też takie herbatki, ponieważ możemy oczywiście wrzucać na miejsca z herbatkami, wtedy herbatkę musimy przestawić w inne miejsce i to jest po to, że na koniec gry mamy większą możliwość układania tych płytek, na początku sobie tak je rozkładamy, tak? Tak. No i co? Kto rozpoczyna? Mogę rozpocząć ja. No dobrze, to rozpoczynaj. W pierwszym kroku dokładamy płytkę do naszego miejsca, gdzie robimy sushi. Tak, ja dołożę płytkę. Tak, od tego zawsze trzeba zacząć. I dołożę krewetkę. Czyli od krewetki. Tutaj, tak. A, ja wiem, dlaczego zaczynasz od krewetki, ponieważ generalnie w każdym daniu potrzebny jest ryż. Dlatego Maria nie chciała dokładać ryżu, czy to maki, czy nigiri, ponieważ jest szansa, że ja bym z tego skorzystał. Także zaczęłaś wrednie. Jest taka szansa. Tak, jest nawet bardzo taka szansa. I tutaj od razu chcemy Wam powiedzieć, że mamy też naukę japońskiego. A dlaczego? Ponieważ z jednej strony są polskie nazwy, a z drugiej strony są japońskie. Tak, i Maria już trochę tutaj zaspoilerowała, że ebi, jak tutaj widzicie, to jest właśnie krewetka. Ale tak jak my teraz, jak ja teraz będę tu wykładać różne rzeczy, to... Ja jeszcze nie dokończyłam, wyłożyłam płytkę, nie mogę zaserwować dania, więc albo teraz mogę dociągnąć kartę, bo teraz jest wymienić... krok drugi. Tak, to jest krok drugi, mogę dociągnąć kartę, wymienić całą rękę moich kart na inne karty, albo zebrać całe wasabi. Ale ja nie chcę zbierać wasabi na razie, więc wezmę kartę. I to są karty akcji, które dają nam jakieś różne dodatkowe, fajne rzeczy. Możemy robić tutaj szacher-macher na planszy i z tymi składnikami, nie?
Dobrze, w takim razie przechodzimy do mojej tury, czyli do kroku pierwszego. Mogę położyć coś, wiesz co, ja bym chciał chyba zacząć... A dobra, to ty sobie układaj tam te krewetki, a ja wezmę sobie kiuri. I co to jest kiuri? Łogórek. To jest łogórek, dokładnie. Kiuri to jest łogórek, także ja łogórka dołożę sobie dokładnie w to miejsce. No i w kroku drugim nie mogę zaserwować dania, ponieważ zawsze też jest tak, że jak chcę zaserwować danie, czyli spełnić warunek z karty, to w skład tego dania musi wchodzić płytka, którą właśnie dołożyłem, tak? Więc też nie chcę dobierać wasabi, bo jest tylko jedna, także dobiorę sobie kartę. To ja dobiorę sobie kartę na plasterki. Położę ją sobie przed sobą, bo też one są jawne. Możemy mieć maksymalnie dwie karty akcji, tak? No, i to było wszystko z mojej strony i teraz ty. To ja dołożę tempurę. Tempurę? Okej. Okay. Dokładam tempurę tu. Nie mogę zaserwować dania, więc biorę kolejną kartę. Czyli to jest cięcie. Tak. Dobra, co tu wychodzi dalej? Dwa razy parzonko, a parzonko też jest fajne. No, parzonko też jest fajne. Dobrze, to ja w takim razie zrobię tak. Ja wezmę sobie maki. Maki to jest maki. No, czyli generalnie ryż z tym glonem, tak? A, i bardzo ważna sprawa. Na samym początku, jeszcze zanim dobrze się nie rozkręciliśmy, to dajcie znać w hashtagach, w komentarzach pod tym filmem, kto jest team sushi, a kto jest team ramen. Ponieważ ja mówiłem wiele razy, że pomimo tego, że ta gra jest piękna, naprawdę fajna, zachęca do sushi, to ja nie lubię sushi. A ja uwielbiam. Dokładnie. Ja jestem ramen. Jestem team sushi. Tak, Maria jest team sushi. Znaczy jestem team sushi i ramen, więc... No. Jedno i drugie, ale ja jestem zdecydowanie ramenowy. Dobrze, ja dokładam maki, czyli właśnie z tym glonem, ale ja nie lubię tych glonów. Dobrze, ryż i glon, czyli wychodzi na to, że mamy tutaj w drugim kroku, teraz spełniam wegańskie danie. I to wegańskie danie to jest kapamaki, składające się z maki i z ogórka. No i jak to teraz wygląda? Jak w drugim kroku spełniam właśnie to danie, to złożone z dwóch elementów zawsze jest idealnie podane, ponieważ nie da się ułożyć tego w złej kolejności, tak? Więc dostaję dwie karty i dwa punkty zwycięstwa na koniec gry i kartę akcji. Jeśli danie składa się z większej liczby płytek, to jeśli zostanie idealnie podane, czyli w dobrej kolejności, będzie to wszystko ułożone, to dodatkowo jeszcze zawsze mamy jakieś wasabi. Także co tutaj? Wiesz co, pochodnia daje dodatkowe wasabi za ryby i za owoce morza, ale ja sobie wezmę parzonko, bo parzonko tutaj może troszeczkę też namieszać na planszy w tym, jak różne rzeczy mamy tutaj ułożone, nie? No. Tak. I to był mój krok drugi. Dobrze, ponieważ... kartę. Tak, to jest też ważne, że jak spełniliśmy zadanie, możemy dobrać sobie nową kartę, którą chcemy. Także ja sobie wybiorę trójkę i teraz zrobię to, co jest tutaj na tym rewersie, czyli jeden wasabi leci do puli i jeden wasabi leci do mojej miseczki. Okej, okay. I dobieram sobie trójkę. No i teraz ty. Dokładam ikrę. Tak, to jest ikra, ale zapomniałaś o lekcji japońskiego. Wiesz, taki suspens musisz wprowadzić, że co to jest masago? Masago. No. Co to jest? Dobrze, nie mogę zrobić dania. Więc... Jeszcze nie możesz zrobić dania? Nie, nie mogę. A to ty w czwórkę będziesz leciała. Dobrze. Nie dobrze. Wiem. Dobrze, tylko mi się wydaje, że teraz pytanie, w którą stronę będziesz tutaj chciała. Zobaczymy. Zobaczymy. Nie chcę dobierać żadnej karty, ja sobie dobiorę wasabi. I to jest właśnie strategia mojej żony. I tym zawsze najczęściej Maria wygrywa. Zawsze tak, zawsze jedna ląduje z powrotem. No ja bardzo lubię wasabi. Dlatego Maria ma później milion punktów właśnie z tych kosteczek wasabi. Dobrze, to ja zrobię w takim razie tak, że ja tutaj dołożę kani. Co to jest kani? Paluszki krabowe. To jest krab, dokładnie. Także ja dołożę tutaj kraba. W tym momencie jeszcze nic nie spełniam, także jeśli chodzi o to tutaj, to ja zrobię to. Ja to zrobię i powiem ci szczerze, że ja zrobię tutaj hamówę. Tak? Mogę zrobić hamówę? Dlatego ja użyję na plasterki, żeby zamienić miejscami wierzchnią płytkę z dowolnego pola na planszy z płytką tego samego rodzaju zabraną ze spiżarni. No z kartami jest tak, że zagrywanie karty jest dodatkiem do obowiązkowego zawsze umieszczania na planszy, dlatego właśnie zagrywam na plasterki i mógłbym w tym momencie zamienić przykładowo taką krewetkę, która tutaj się znajduje, mógłbym zamienić na hotatę. A co to jest hotatę? Co to było?
Grzybki. Nie, prawie, prawie jak grzybki, ale nie grzybki. No to są owoce morza. To są, proszę pani, nie, przegrzebki. Dokładnie. Także ja użyłem tej karty, także ona sobie tutaj spada. Zostało mi tylko parzonko, tak? No i teraz mogę przejść do kroku drugiego. Tak. No i znowu, tam w puli jest tylko jeden wasabi, także mi trochę się nie opłaca, ale ja sobie wezmę łychę. A łychą, jak wkładam płytkę, mogę ją umieścić na innej płytce i to jest naprawdę super wtedy, nie? Tak. No dobrze. To jak chciałeś mi moje plany pomieszać, to ja sobie wezmę nigiri. Położę je tu. Mhm. I robię danie. Okej, okay, czyli takie proste danie. Tak. Hotate. Tak. Czyli przegrzebki i sam ryż. Dokładnie. A i za to masz 3 punkty już. Tak, ale no, nie chcę dobierać sobie żadnej karty, bo nie chcę wybierać tych... zmieniać kart, które mam. Moich tak? akcji. Tak. Nie wiem, czy tak może być, czy nie powinnaś jakby dobrać czegoś, ale i tak ją dobrze odrzucić. Nie będziesz miał ty. A widzisz, widzisz, czyli jednak strategia na co... A, ale tu jest ostre. Tylko do tego trzeba... Muszę dobrać kartę. Używać wasabi. Dobierasz kartę i teraz ja, tak? Poczekaj. Jedno wasabi tu, jedno tu. Tak, za dobranie trójki. No dobrze, w takim razie ja teraz dobieram awokado. Co to jest awokado? Nie wiem. No dobrze, uda mi się pałeczkami? Nie wiem. Zobaczymy. Awokado i awokado... prawie. I awokado ląduje tutaj. No i teraz, proszę pani, w kroku drugim ja bym chciał zrobić to i robię rolkę Kalifornia. No i rolka Kalifornia jest podana ładnie, ponieważ jak widzicie jest podana zgodnie ze schematem, dlatego dobieram za to 2 wasabi z puli oczywiście, także No i nie liczy się. Liczy nie, się. Wypadło ci. Powiedzieliśmy oficjalnie, że nie gramy na wariant ten. A dlaczego stąd wziąłeś? Tylko tak jedno? O. Nie, wziąłem stamtąd. Nie wziąłeś, tutaj stąd były 2. Były 3. Sprawdziliśmy, były 2. Także co? Ja spełniłem właśnie tę kartę w pięknym stylu, także odkładam ją sobie tutaj, ona mi zapunktuje później. No i dobieram teraz kartę. I teraz jest problem, ponieważ jeśli dobiorę trójkę, to dołożę także tutaj kosteczkę. Mhm. I jeśli dołożę tam kosteczkę, to na 100 000% ty zgarniesz wasabi. Chyba, że teraz będziesz chciała robić... Ale wiesz co? To ja wezmę 2. Żeby nie dokładać tutaj wasabi, teraz pójdę troszeczkę ostrożniej. No dobra. To ja dodaję sake. Co to sake? Łosoś. Łosoś. Także... drugą stronę, tutaj, i to jest łosoś, sake. Sake jak sake, nie? Nie mogę powiedzieć, co to sake. Ale nie mogę spełnić żadnego dania, nie ojej, mogę go podać. Jaka szkoda. Ojej, nie spodziewałabym się. Dlatego bierzesz wasabi. Tak. I teraz ty. Dobrze, i teraz ja. Dlatego, co ja tutaj bym chciał zrobić? Ja bym chciał, proszę pani, chyba znowu dołożyć ryż. Także ja biorę nigiri, wrzucam tutaj nigiri i tym sposobem mogę spełnić to i to przegrzebki w tempurze i one także są teraz podane w pięknym stylu, także za to będę mieć 5 punktów i dobieram sobie 2 kosteczki. Uda mi się czy się nie uda? O, mamy też takie duże, które są zamienne na 5, ale na razie spoko. I wiesz co, nie chcę kolejnej 2. Dlatego mi się wydaje, że chyba najrozsądniejsza będzie 3, ponieważ i tak dołożę do puli, ale też jedną wezmę sobie, nie? Mhm. No. No to ja dokładam maki. Maki, maki. Tutaj. I robię pięknie podane danie. Tak. I to jest co? Maki z łososiem. Tak. Dobra. Także to będą dla ciebie 4 punkty i 2 kosteczki wasabi. Okej. Okay. I którą dobierasz? 3. 3. Proszę bardzo. Także to jest 1 wasabi dla ciebie i 1 wasabi do puli wasabi. No i teraz ja. Ja w takim razie wrzucę saba. Ja nie pamiętam co to. Nie? Nie. Saba to jest, proszę pani, makrela. Także wrzucam tutaj makrelę i dobieram wasabi w kroku drugim, ponieważ nie mam co zrobić. Także z powrotem na pulę 1 wasabi i teraz ty jedziesz. To ja najpierw wytnę. Robisz cięcie, tak? Tak. Cięcie, czyli co robi cięcie?
odłóż do spiżarni wierzchnią płytkę składnika z dowolnego pola na planszy. To ja chcę przegrzebki. Przegrzebki? Wywalasz przegrzebki? Tak. Okej. I teraz wykorzystam drugą kartę akcji. Możesz tak, możesz dwie karty, która oczywiście. Która pozwala mi na to, że mogę umieścić płytkę składnika na innej płytce. Okej. Odrzucisz? Mhm. I co teraz robisz? Położę maki. Tutaj? Tak. A, ponieważ... Poproszę krewetkę, którą mi stąd zabrałeś. No, ale to właśnie użyłaś do tego łyżki. No tak, no nie mogę, już się zdradziłam przed tobą. Oj, oj. Nieładnie. No to tak, jakby na tym się kończy twój ruch, no, tak? No wiem. Dobra. Ale dobiorę sobie kartę. A, wezmę tą. Tak? No. Ja powiem ci tak, jedną już hamówę ci zrobiłem, a wchodzenie tutaj w to miejsce, szczerze mówiąc, średnio mi pasuje. To byłoby złe. Nie, chociaż pasowałoby mi z czymś. Nie powiem ci z czym, ale dobrze, powiedzmy, że na razie sobie spełnię to. Dlatego położymy tutaj negi. Mhm. Co to, proszę pani, jest negi? Szczypior. Szczypior, to chyba oczywiste, nie? Chociaż ewentualnie jakaś zielona cebulka. Ale tak, to jest szczypiorek. Dlatego teraz pięknie podane danie mogę zrobić saba negi maki. Dlatego to są 4 punkty zwycięstwa na koniec gry i 2 wasabi dla mnie. Dziękuję. No i mogę dobrać kartę, także no właśnie, czy ja chcę trójkę, czy ja chcę czwórkę, ponieważ te czwórki, kurczę, też dają więcej punktów, nie? Ale to ja jeszcze pójdę ostrożnie i jeszcze wezmę sobie trójkę. Tak, i jeden dla mnie. No i teraz ty. No jako, że już się zdradziłam, co ja będę robić, to poproszę tą krewetkę. A mógł zabić. A mógł zabić. A mógł zabić, dlatego dałem ci tę krewetkę. Tak, i mam pięknie podane danie. Uramaki dynamit. Tak. No ciekawe. Więc mam zrobione danie, dobieram sobie 2 kosteczki. I to ci da 7 punktów. Tak. I wezmę trójkę. Tak. Więc biorę jeszcze jedną kostkę. I kostka do puli. No to znowu tam jest 3 wasabi. No dobrze, to ja zrobię tak. Najpierw użyję swojej karty parzenia. Mhm. I karta parzenia tak działa tak, że mogę zamienić wszystkie elementy, które są na planszy, czyli właśnie jak za pomocą na przykład łyżki leżą 2, no to biorę 2. Z jakąś herbatką. Także ja bym chciał użyć tego właśnie parzenia, żeby zamienić ten szczypiorek z tą herbatą. Tak? Okej. Okay. Pasuje? Nie. Dlaczego? Bo tam chciałeś coś dołożyć później? Tak. No dobrze, ale teraz jest dokładanie płytek, także biorę w tym momencie takuan. Co to jest takuan? No i nie pamiętam, co to. Takuan. Absolutnie. To było to, a, że... daikon. No właśnie, takuan to daikon. I pytanie, czy tutaj coś się nie zgodziło z tłumaczeniem? Ponieważ ja nie wiem, co to ani jest takuan, ani daikon. A to mi wygląda albo na marchewkę, albo na jakieś bataty, albo inne frytki. A no ale prędzej jak to sushi, to chyba bardziej marchewka, nie? Trochę tak. No, dlatego tutaj położyłem daikon i teraz mogę zrobić danie. I to jest maki, makrela oraz daikon, czyli makrelowa rolka. Tak? Tak, ale nie jest pięknie podana. Nie jest pięknie podana? Jak to nie jest nie, pięknie podana? Nie, jest pięknie podana. W tę stronę jest pięknie podana. A dla mnie była brzydko. Dobrze, to są 2. Ja zamienię sobie. 1, 2, 3. Zamienię sobie już na duże wasabi. No i co? Muszę dobrać kartę z powrotem. A niech będzie, że dobiorę sobie 4. Pójdziemy na trudniejsze dania. Co ja bym tu chciała? No dobrze. To ja dołożę masago, czyli co? A to masago. No, masago. No ikra. No tak. Tak. Dodaję ikrę i spełniam pięknie podane danie. Czyli królewska krewetka. Krewetkę, tak. Pięknie. Dobieram 2. Ponieważ ładnie podane, pięknie tak. Podane. No i biorę 3. Czyli, ej, patrz, ile już jest wasabi w puli. No. Tak, dla ciebie jedno. No to ja zrobię tak, z jednej strony bardzo mnie korci to, co tam się znajduje, żeby teraz nie spełnić, ale z drugiej strony aż szkoda tego nie spełniać, ponieważ za pomocą stosu, także używam łychy, żeby położyć tamago. I czy ty będziesz wiedziała, co to jest tamago? Jajko. Dokładnie, to jest jajko. Dziwnie wygląda, ale... A czy, bo oni robią, to jest taki omlet i to jest omlet, który się zwija, jak to jajko jeszcze z wierzchu nie jest zrobione i to się zwija właśnie takiego omleta i oni sobie kroją i właśnie takie
wkładam takie kawałki. Dokładnie. I jeśli nie możecie spać w nocy i przeglądacie sobie różne rolki i właśnie tak jak u mnie jest to w 90% azjatyckie żarcie, to na pewno prędzej czy później traficie właśnie na takie zwijane jajeczko. No i za pomocą łychy ja mogę położyć je gdzie bądź. Także jak kładę tutaj, zakrywając ogórka, i przygotowuję futomaki, owoce morza, i jest to ładnie podane. Pięknie. Dlatego biorę dwie kosteczki wasabi i to ląduje do mojej puli i zamieniam to, a niech będzie, że na kolejną czwórkę. Także tutaj do puli ląduje wasabi, także nie brać tego, co tutaj jest, to głupota trochę nawet, nie? Mhm. No dobrze, to ja dołożę, już mówię, maguro. Maguro? Tak, tutaj. I co to było maguro? Tuńczyk. Tuńczyk? Tuńczyk, mhm. Zgadza się. No i nie mogę zrobić dania. Oj, jaka szkoda. Dlatego zbierasz całe wasabi, tak? Tak. Mhm. Wymienię sobie. Dobra, a ja w takim razie już kombinuję dalej. I ja mógłbym wykombinować coś fajnego, tylko nie wykombinuję tego od razu. Nie powinienem tego głośno mówić, bo... No właśnie, ale ja ci dałem tę krewetkę. Tak. No okej, okay. W takim razie weźmy sobie znowu makrele, okej? Okay? Albo nawet łososia, to jest sake, tak? Tak. Weźmy sobie łososia i wrzućmy go dokładnie w to miejsce. No i teraz w kroku drugim wybieram pałeczki, tak że będę mógł zamienić sąsiadujące ze sobą składniki. I teraz ty. No to ja dołożę oto, czyli to jest negi. Negi, szczypiorek. Tutaj. Tutaj? Żeby coś zrobić? Czy żeby mi zrobić? No, mam zrobione, ale po prostu nieładnie. Nie chlujnie. Tak, czyli jest rolka, sałatka z tuńczyka. Tak. Ale się rozwaliła, odkleiła, nie jest ładnie podana, dlatego nie ma dodatkowych rzeczy za nią. Tak. Zaryzykuję, wezmę czwórkę. Okej. I kosteczka leci do puli wasabi, tak? Tak. No dobrze, w takim razie ja używam swoich pałeczek, żeby zamienić tuńczyka z łososiem, a następnie biorę saba. Czyli biorę makrele, dokładnie w to miejsce, i spełniam rolkę tęczową. Za to, co teraz zrobiłem z tą zamianą, to wychodzi na to, że jest to ładnie podane. Wszystko się zgadza? Mhm. Dlatego poproszę dwie kosteczki wasabi. Wezmę sobie. No i co ja tam bym chciał dobrać? Piątki są fajne, jak masz dobre karty akcji, że możesz, wiesz, dużo podmieniać, tak. Nie? Ale to zrobimy tak, że ja sobie wezmę trójkę, ponieważ tu już zaczyna być ciasno, dlatego z piątką też już może być ciężko. Więc nie wiem, czy w ogóle w tej rozgrywce zrobimy jakąkolwiek piątkę. W tamtej rozgrywce się udało. Tak, w tamtej rozgrywce było. No dobrze, to ja i tak coś umieszczę, ale będę odrzucać całą rękę moich kart, ponieważ ciężko mi jest cokolwiek wykombinować z tych wszystkich składników, które tutaj mamy, a ja dodałam... Ojejku, nie widzę. To... Inarigę. Inariagę? To jest tofu. To jest tofu. Tak, to jest tofu. Dobrze, więc odrzucam wszystkie moje karty. Mhm. I dobieram karty. Tak, wkładamy je na spód odpowiedniej talii. Tak, na spód. I na spód czwórki. No i dobierasz sobie po prostu trzy nowe karty, które chcesz, tak? I nie pobieram z nich nic. Okej. Okay. Patrzę, czy coś mi pasuje. Była jedna karta, która też by mi pasowała akcji, że możesz robić dania wężykiem, że możesz skręcać robiąc, i to na piątki też się bardzo, bardzo naprawdę przydaje. Na piątki to głównie, jak masz piątkę później. Mhm. Ale dobrze, to ja żeby zrobić cokolwiek teraz, ponieważ szkoda nie robić jak możesz, czy jest krewetka jeszcze w puli? Jest. Jest. Ebi. Dlatego ja wrzucę sobie tutaj krewetkę i tym spełnię sobie ebi, czyli zwykłą kartę, ale mogę dobrać stąd i dobiorę sobie parzenie, bo parzenie no troszeczkę się przydaje, żeby zamotać tu, nie? Tak. I teraz tak. Wykładamy to, spełniłem kartę, więc dobieram kolejną kartę i wiesz co, ja sobie chyba też dobiorę dwójkę. No i teraz ty. No to ja. Dołożę maki. Tu. Mhm. I zrobię to. I to jest ładnie podane, czyli to sake. Jest sake awomaki. Mhm. Czyli nawet wasabi sobie dobierasz jeszcze. Tak. No dobra, i którą kartę stamtąd dobierasz z rynku? Trochę się cykam trójki, więc wezmę dwójkę. No dobrze.
Też dwójka nie dodaje tutaj wasabi. A wydaje mi się, że podobnie chyba idziemy w punktacji. Wydaje mi się, że ty masz tam sasina punktów. Tak? Mhm. To się okaże jeszcze. Dobrze, dlatego ja teraz muszę pokombinować, co mi tutaj do szczęścia da. A i mam parzonko jeszcze. Dobrze, to ja skorzystam sobie ze swojego parzenia. Tak? Ja skorzystam z parzenia i wszystko, co tutaj się znajduje, zamieniam sobie 100 herbatko. Mhm. Ok? I teraz po prostu wezmę zwykły ryż. Nigiri. Wrzucę go tutaj. To parzenie jest odrzucone. I zrobiłem power bar. Batonik mocy. Japoński batonik mocy. Ale nie dobierasz kosteczek. Nie dobieram kosteczek, ponieważ... Bo nie jest ładnie podane. No, ponieważ nie jest to ładnie podane, faktycznie. Dobra, to mam tylko z tego 5 punktów. I dobieram sobie... No właśnie, czy trójkę? Zawsze może ci się zdarzyć, że się przyda. Ale z drugiej strony chciałbym coś zrobić i jeszcze otrzymać kartę akcji. Ale nie, wezmę... A niech będzie, że wezmę tę trójkę. Okej. No dobrze. To ja dorzucę nigiri tutaj i zrobię taj. Taj, okej. Okay. Ryż z makrelą. I karta. A, i dobrałaś jednak tę kartę. Tak. No dobra. I dobiorę sobie dwójeczkę. O, jest w końcu wyszedł wąż. Jest w końcu wyszedł wąż, ale powiem ci szczerze, że aż szkoda w to miejsce nie wrzucić ogórka. Dlatego mógłbym, powiedzmy, to przerzucić tu i tutaj wrzucić ogórka, żeby zrobić... Rolkę pająk. Rolka pająk niestety nie jest ładnie podana, ponieważ jest w złej kolejności, ale za to będę mieć punkty na koniec. I teraz chciałbym sobie dobrać, wiesz co, tu już jest tak ciasno, że chyba muszę wziąć dwójkę. No dlatego ja już tylko dwójki biorę. Ja pójdę bezpiecznie i wrzucę maki i zobaczymy, kto pierwszy dojdzie tutaj do środka. Ale z czym? No, tu. A, żeby do maki coś dorzucić, tak? Tak. I nie dobieram żadnej karty, chociaż może bym coś tutaj zrobiła. Bo jest ten wąż, nie? A, bo ty masz jeszcze ostre, czyli mogłabyś coś jeszcze dorzucić. Mogłabym odłożyć do zasobów ze swojej miseczki, następnie umieścić na planszy płytkę składnika ze szpiżarni. Tak, tak, dlatego możesz dołożyć tak naprawdę dwa składniki. Czyli jednak to robisz? To ja odrzucam tą jedną kostkę, wykorzystam. Tak, to jest jedna z fajniejszych kart. I wezmę... Maguro, czyli tuńczyka. Tak. I wrzucę tu. Mhm. I masz dwójkę. Tak. A, i za to będziesz mogła dobrać sobie... Węża. Węża. Tak. No a ty. A widzisz, a ja chciałem tego węża. No dobrze. Ostre. No i jako, że zostało jedno wolne miejsce teraz, oczywiście trzy możliwości, bo tam, gdzie są herbatki, to też mogę wrzucić, no to został mi ostatni składnik do wrzucenia. Także zobaczę sobie. Tego nie zrobię, to wychodzi na to, że jeśli wrzucę ikrę, akurat tak się złożyło, że jest tutaj jedna ikra, wrzucam ją dokładnie tutaj, no to mam to. Kartę akcji nie dobieram już, bo jakby nic mi to nie da, tak? No i to wszystko, proszę Państwa. I teraz będziemy zliczać punkty zwycięstwa, czyli zliczamy nasze kosteczki wasabi i zliczamy punkty z kart. Tak? Tak? No to liczymy. No i mamy już wyniki. Ty specjalnie usunąłeś tam ten film, żeby chociaż raz wygrać. Ej, ostatnio ty wygrywałaś tak. Ja mam 70 punktów, Maria ma 53 punkty, ale muszę powiedzieć, że tym razem fajnie mi się układały karty, że co dobrałem jakąś kartę, to tak naprawdę nie musiałem tutaj dużo kombinować, ponieważ układały mi się tak składniki, że dokładałem jeden i wrzucałem kartę, trójkę, czwórkę. I to naprawdę no troszeczkę szczęścia trzeba mieć, jak dobieramy te karty. Ale też jest tutaj dużo kombinowania. Jest. Jest tutaj dużo kombinowania, ponieważ czasami z pozoru wydaje się, że nie możemy tutaj zrobić absolutnie nic. Ale właśnie, dobierzemy sobie dwie karty akcji i widzisz, tutaj coś pozamieniasz z tymi herbatkami, właśnie dlatego też te herbatki są fajne. Ponieważ wydaje się, że z pozoru, po co są te herbatki? Ktoś by się mógł spytać, tak? No ale właśnie, karty akcji. Karty akcji pomagają z tymi herbatkami, że to jak ja wrzucę jakiś składnik na herbatkę, a herbatkę później w inne miejsce, to to ma duże znaczenie, jak już mam pod ręką kartę, której chcę użyć, żeby właśnie coś z tą herbatką zrobić, tak? No albo właśnie to punktowanie właśnie z tego węża. Mm. To idzie tutaj namieszać, idzie tutaj zakombinować. Ale i ja uważam... nie wykorzystałabym go. To? Aha, tego? Mhm.
One są właśnie, te węże są fajne na piątki, że można punktować zygzakiem. Nie musi być idealnie w linii prostej, więc to jest spoko. Ogólnie jak wrażenia, pomijając to, że akurat pierwszy raz w to wygrałem. Oszukałeś po prostu, ale ja bardzo lubię tę grę. Jest taka, takie zen układania płytek. Ona jest bardzo przyjemna. Można robić też inne rzeczy podczas tej gry. Nie trzeba tylko się skupiać na przeliczaniu, ponieważ można jeszcze ze sobą rozmawiać. Na przykład, bo niektóre gry są bardzo angażujące. Także jednak nie można ze sobą spędzić tak czasu wspólnie właśnie, żeby usiąść, pograć, porozmawiać i miło spędzić czas. A ta gra taka jest. Dokładnie. I naprawdę fajne jest to, że tak jak mówiłem, idzie tutaj pokombinować, przede wszystkim używając tych kart akcji, ale nie jest to takie kombinowanie, wiesz, na poziomie lacerdy, że czujemy się jak na maturze i wszyscy muszą być cicho. To jest idealna gra, bym powiedział, wręcz jeśli wszyscy lubią sushi. Czyli no, ty nie lubisz. No dobra, to ja sobie mogę jeździć ten ramen, tak? Ale zapraszamy znajomych właśnie na sushi. Możemy... Zamawiamy sushi i albo, gramy w sushi. Albo możemy sobie wcześniej ukręcić sami. Tak. I później jemy sobie sushi i gramy w to. I jest naprawdę świetnie. I plusem jest to przy jedzeniu sushi, że jemy pałeczkami i nie ma tutaj uklejonych rąk. Tak? A sushi, nieprawda, bo sushi można jeść paluchami. Pałeczkami w sosie sojowym i... W Japonii jedzą paluchami bardzo tak? często. No. To może tu się tylko tak przyjęło, że chamstwo paluchami sushi. Ale dobrze. Tak by właśnie wyglądała rozgrywka. Ogólnie nasze wrażenia są naprawdę fajne. Tak jak Maria mówiła, to jest zen. To jest taka gra, że po prostu jak się chcemy odchamić, nawet po ciężkim dniu w pracy, czy właśnie jak przyjdą znajomi, może troszeczkę mniej planszówkowi, albo powiedzmy mamy taki wieczór, że nie chcemy kombinować, to naprawdę wjeżdża idealnie i podoba mi się wykonanie, te miseczki tak. w ogóle. I ja do teraz nie wiem, czy one są zrobione z plastiku, czy z ceramiki. Wydaje mi się, że to jest taki plastik, ale lepszy. Taki ciężki plastik to jest, który naprawdę bardzo fajnie imituje ceramikę. Tak. No więc to jest super i mega klimacik. Ta gra jest, jak widzicie nawet od góry, tutaj jest kolorowa, ona krzyczy tymi wszystkimi swoimi kolorami. No jest mega klimatyczna, że jest właśnie też ta bambusowa mata. Dlatego nam się bardzo podoba. Bardzo, bardzo nam się podoba. Dlatego też polecamy. Serdecznie polecamy, jeśli lubicie tego typu gry, jeśli podobał wam się gameplay, trochę lubicie pokombinować, to Wasabi tutaj wjeżdża. Wasabi. Oryginalnie ta gra się nazywa. Tak, oryginalnie ta gra miała się nazywać Wasabi, ale zmienili nazwę na Maki Master, a w Polsce właśnie jako Shinto. Też fajna klimatyczna nazwa. No i co? Jeśli podobał wam się film, pamiętajcie o tym, żeby zostawić komentarz, czy właśnie jesteście team ramen, czy jesteście team sushi. Dajcie znać, czy podobała wam się rozgrywka. Jeśli bardzo, bardzo, bardzo podobał wam się ten film, to są różne formy wspierania nas. Wszystko macie w opisie tego filmu. Nie będziemy wam przynudzać na końcu. Oczywiście dziękujemy Lukrumom za podesłanie nam tej sztuki do zrobienia materiału. No i co? A tymczasem ja jeszcze powiem jedną rzecz. Bardzo proszę o disowanie tego człowieka, że tym razem to nie ja wygrałam. Chrzań to. Dziękuję bardzo, a tymczasem Borem Lasem. Dziękujemy, że byliście z nami i do następnego. Do następnego, na razie, hej, usunęło mi się przez przypadek, naprawdę, jak zobaczyłem, że to się usunęło, to wtedy nie było zen w domu. Nie było zen. Na razie.